Więc dzisiaj te filmy zobaczymy. Oczywiście te kręgi sztuki mają swoje edycje również w Czechach, również na Węgrzech, w Bułgarii i też zaproponowano nam, żeby te pracownie wakacyjne Halo Echo również w tych krajach. Do wypowiadania się na temat tego olbrzymiego sukcesu naszego miasta. Natomiast chciałam tylko opowiedzieć, zobrazować tą fotorelację. Znaczy fotorelacja, przepraszam, jest obrazem. Są na ścianach, wiszą efekt foto sesji fotograficznej. Na warsztatach to właśnie będą robiły prace inspirowane tymi wnętrzami, które posłużą za plany do księżnej Jadwigi. To nasza ekipa się. Które te legendy tworzyły. No tak jak Marika powiedziała, no skoro nagrody, no to u nas również nagrody. No nie bez powodu jest tutaj ten czerwony dywan, więc chyba należą się twórcom tej legendy Oscary. I mamy takie Oscary tutaj w koszyczku. To są wersja mini Oscara. Proszę bardzo, zaproszę teraz wszystkich twórców tej legendy. Wyczytam z imienia i nazwiska dzieci z przedszkoli, które tworzyły. Mam nadzieję, że... Mam przyjemność przeprowadzić wywiad z panią Joanną Powałką. Dzień dobry, bardzo mam przyjemność. Mam tutaj pytanie, które bardzo mnie intryguje. Dlaczego liceum ufundowane przez księżną Jadwigę Brunszwicką nosi nazwę Elżbiety? Ja też się z tym nie zgadzam, dlatego że kiedy zaczęłam się interesować historią Szczecinka, a było to dosyć późno, bo dopiero przyjechałam do tego miasta w 1976. Zaczęłam badać historię tego miasta, poznawać i po prostu uznałam, że powinno to być, że tak powiem, nadal liceum księżnej Jadwigi. Natomiast to zadecydowały względy polityczne, a mianowicie księżna Brunszwicka była, że tak powiem, narodowości niemieckiej. Natomiast no tutaj wszystko, co niemieckie, zaraz po wojnie, to było coś wstrętne, niegodziwe Polaka i po prostu starano się tutaj na siłę szukać korzeni polskich. Tak wydarzyło się, że w klasztorze Marientron zmarła żona Bogusława V, Elżbieta, która była córką Kazimierza Wielkiego, króla Polski. I ona przyjechała tutaj schronić się przed zarazą, ale zmarła. I w związku z tym władze wtedy polityczne Szczecinka,
a był to okres PRL-u, po prostu zadecydowały, że patronem tejże właśnie szkoły, liceum, będzie właśnie księżna Elżbieta. Dziękuję. Tutaj za drzwiami widzimy tą suknię szytą na wzór sukni księżnej Jadwigi. I co pani sądzi o pomyśle eksponowania tej sukni u nas w szkole na ten czas wyniesienia jej z muzeum? Uważam, że eksponaty nie powinny stać w magazynach, nie powinny stać tylko w jednym miejscu. Uważam, że należy się tym dziedzictwem kulturowym, bo to jest to rodzaj dziedzictwa. Co prawda ta suknia była szyta współcześnie, ale po prostu ona pochodzi, ten wzór pochodzi z epoki księżnej Jadwigi. I dobrze się stało, że po prostu zostało to wypożyczone. Ja nie wiem, czy wy chcecie anektować ten strój na zawsze, czy tylko na czas. Tak, także jest to dobre. Cieszę się, że pan dyrektor Duć po prostu wyraził na to zgodę. A jeszcze mam ostatnie pytanie. Chodzi o to, co pani sądzi o naszym przedsięwzięciu łączenia historii z legendą. Ja, mimo tego, że jestem historykiem, uważam, że historia bardzo często jest niezrozumiała i nielubiana przez młodzież, dlatego że ona jest przeładowana datami, nazwiskami i to jest bardzo trudne. No, dowodem na to jest chociażby to, że mało młodzieży wybiera na maturze historię jako przedmiot do wyboru. W związku z tym sama, kiedy zaczęłam prowadzić różnego rodzaju zajęcia z młodzieżą. Pracowałam jakiś czas w muzeum i wtedy, kiedy robiłam wykłady dla ludności, to zaczęłam wplatać w historię miasta również legendy. Szczególnie jeżeli to jest spotkanie z młodzieżą, dlatego że legenda jest bardziej bliska ludziom, jest łatwa i szczególnie młodzieży. Przez legendy łatwiej się można nauczyć historii, bo jeżeli jednej daty, drugiej, trzeciej ktoś nie pamięta, to zawsze może sprawdzić czy w Google'ach, czy w encyklopedii. Natomiast przede wszystkim istotne w historii są procesy, pewne epoki i, że tak powiem, umiejętność przechodzenia z jednej epoki w drugą. Więc bardzo dziękuję tutaj za ten króciutki wywiad. Przypominam, że rozmawiałem z panią Janną Powałką. Prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Szczecinku. Mam tutaj Społeczna TV, a teraz krótki wywiad z panią Anielą Lubieniecką. Już po raz kolejny przyjechała do nas pani do Szczecinka, tak, prawda? Tak, już jestem po raz czwarty w Szczecinku i za każdym razem wracając coraz bardziej się cieszę, że tu jestem, bo dzieje się tutaj bardzo dużo. Pierwszy raz przyjechała do nas pani na festiwal Halo Echo, który odbywał się w kinie Wolność, prawda? Nie, pierwszy raz przyjechałam 3 lata temu na zaproszenie pana Maćka Czuka do klubu dyskusyjnego filmowego przy kinie i tam były prowadzone w 2 grupach warsztaty dla młodzieży. Między innymi jedną z tych grup, które przybyły na te warsztaty, była grupa ze szkoły społecznej pod kierownictwem pani Joli Sierpińskiej. Pani Jola oczywiście tak zachwyciła się możliwością ożywiania obrazów, że natychmiast przyprowadziła za godzinę panią dyrektor. Obydwie zobaczyły, na czym to polega i zaprosiły mnie na następną wizytę w Szczecinku, już tutaj w szkole społecznej na Słowiańskiej. A co pani sądzi o tym, co się tutaj dzieje i co się działo wcześniej, bo no, dzieje się dużo? No więc przede wszystkim to jestem zachwycona wspaniałą organizacją studia filmów animowanych, bo kiedy przyjechałam, to wszystko jeszcze było w rozsypce, nikt nie wiedział, o co chodzi. Pani Jola z panią Marzeną Marcinkowską bardzo to dobrze zagospodarowały, znakomicie opracowały pracę dzieci. No i te warsztaty, pierwsze warsztaty, jakie tutaj przeprowadziłam, zaowocowały tym, że właściwie można powiedzieć, że powstało u was studio filmów animowanych dziecięcych. Widać to już na festiwalach, w miejscach, gdzie się pokazuje filmy dziecięce. Między innymi na Halo Echo już po raz drugi filmy były pokazywane ze Szczecinka. No i widzę, że te filmy powstają tutaj w bardzo szybkim tempie. Coraz więcej dzieci pracuje, coraz młodsze są wciągane w pracę nad filmem. Także uważam, że to jest coś absolutnie wyjątkowego.
A więc, a czy takie projekty są także w innych szkołach, czy nasza szkoła jest jedyną? Są projekty, chyba jeśli chodzi o szkoły, to jedyną, bo na terenach miast są różne placówki oświatowe, kulturalne, które chętnie taką na siebie rolę przyjmują. Między innymi w Jaśle Biblioteka Miejska organizuje warsztaty, już w tym roku byłam tam po raz trzeci. Też znakomite miejsce, znakomite oddane sprawie panie, które to organizują. I tam też już można powiedzieć, że taki zaczyn studia powstał, bo już przychodzą, w tym roku były te same dzieci, które, nie wszystkie, ale te same dzieci, które były poprzednio, więc można powiedzieć, że też tam już zaczyna się coś w tym względzie dziać. Jest to biblioteka. To samo jest w Cieszynie. W Cieszynie warsztaty odbywają się przy kręgach sztuki, przy festiwalu szkół, młodzieży szkół wyższych artystycznych i tam też jest to przy bibliotece miejskiej. W szkołach rzadziej przybiera to kształt studia, ale też zdarzyło się już w dwóch miejscach, gdzie zostało to powtórzone, ale na pewno nie jest to tak jak u was, bo u was jednak powstało studio filmów animowanych, które regularnie pracuje. A czy uważa pani, że taka inicjatywa jest dobra i przydatna dla dzieci? Absolutnie. Uważam, że ze wszech miar, ponieważ dzieci przede wszystkim uczą się dyscypliny, dzieci uczą się kojarzenia, poznają mnóstwo nowych technik plastycznych, ponieważ film operuje nimi wszystkimi i to operuje w bardzo dynamiczny sposób, bo w jednym filmie można ich zawrzeć mnóstwo. A poza tym bardzo inspiruje, bo jak dziecko zobaczy, że można coś pokazać poza płaszczyzną kartki, to bardzo chętnie z tej możliwości korzysta. A to już wymaga zupełnie innej wrażliwości, to już wymaga innych umiejętności, to już wymaga innego sposobu opowiadania i te wszystkie specjalności trzeba zdobyć, żeby się w tym wypowiedzieć. Poza tym należy do tego dodać narrację, należy do tego dodać muzykę. Dziecko samo zauważa, co do obrazu pasuje, co nie, czyli próbuje łączyć ze sobą pewne rzeczywistości, sprawdza, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe. W związku z tym kształtuje mu się pogląd estetyczny na pewne rzeczy. Także myślę, że ze wszech miar jest to przydatne i rozwijające dla dzieci. Okej, dziękuję bardzo za ten krótki wywiad i do zobaczenia wkrótce w Społeczna TV.